Cześć ludzie, z tej strony Basegal. Jeśli spodobał Wam się ten materiał, to proszę nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i komentarz oraz bawcie się dobrze przy materiale. Cześć! Okej. Cześć po raz kolejny w Binding of Isaac. Teraz pora na kolejne zadanie, które, a raczej challenge'a, który się jest zatytułowany 9 śmierci. I jeżeli to jest faktycznie to, co myślę, to po prostu do tego trybu będę tak często podchodził, że to się po prostu we łbie nie mieści i tak dużo razy będę do tego podchodził, że to się we łbie nie mieści. Bo jeżeli to jest to, co myślę, to to jest po prostu masakra. I to jest to, co myślałem, o Boże. taki niefajny początek, naprawdę. Dobra, to może od razu wytłumaczę, na czym polega przedmiot, który podniosłem i dostałem od razu. Otóż tak jak widzicie, w prawym rogu mam jedno serce. Plus tego, koło mojego życia, jest wskaźnik 9 razy x9, czyli 9 razy. To równa się z tym, że mam 9 żyć, ale mam jedno serce. Oczywiście liczba tych serc wzrośnie wraz ze znajdowaniem przedmiotów, które będą mi pozwolić na wzrośnięcie mojego serca. Wow! No, większe te oko nie mogło być, nie? A raczej większe te łzy. Teraz jestem cyklopem. Z 9 życiami. I siła jest na maksa. No. Może z jednej strony jest źle, z drugiej strony jest dobrze, ale... Boże, jak ja będę klnął na ten tryb. I to jeszcze nawet dobrze nie... No właśnie. Nie zacząłem w niego grać, a już czuję, że będzie źle z nim. Bo niestety, ale jak łatwo się domyślicie i domyślacie pewnie, tryb polega na tym, że muszę oczywiście dojść do bossa ostatniego, którym pewnie jest mama. A moimi przeciwnikami są wszyscy normalni przeciwnicy. Ale że mam kocie zdolności, czyli kocie 9 żyć, to będę podchodził do tego z miliard razy. Bo za każdym razem, kiedy stracę jedno serce, które jest moim jedynym obszarem życia, o, tak to nazwijmy, albo raczej jest moją linią życia. I jak stracę tę jedną linię życia... No nie, no jeszcze dwóch monstrów, no... Nie, no serio? Zły ruch, game over. Więc muszę najbardziej, jak się da, uciekać od nich. I starać się ich zbombardować gigantycznymi łzami. Jak będę miał czasami małego grzyba, to byłoby chyba przegenialnie. I najlepiej szeraka by mi dali, no to wtedy już bym był przeszczęśliwy, żeby załatwiać przeciwnika ze super wielką szybkością. Bo tak jak widzicie, łzy bardzo wolno lecą, ale są masakrycznie potężne, więc jest w tym jedno szczęście, że one są tak strasznie silne. I Ultra Secret Room już od razu. Justice, wszystkie po jednym przedmiocie ze wszystkich. Może dostanę raka? Nie. Dostałem kulę, która mi daje randomowo jakiś przedmiot i jednocześnie odkrywa mi całą mapę. Wraz ze Secret Roomami, tak jak widzicie. Więc mogę już od razu sobie iść do Secret Roomu lub mogę przejść wszystko i zdobyć wszystkie przedmioty, jak się tylko da. Może... Miejmy nadzieję, że to serce... Raczej... ten przedmiot pozwoli mi przeżyć to wszystko. Teraz jeszcze pewnie będzie troll bomba. Nie. Serio? Kocia główka, co powoduje właściwie? Bo też nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, otóż gdyż i dlatego
Bo są trzy przedmioty, które są od kota. Jest ogon, jest głowa, jest cały kot. A to jest przedmiot aktywacyjny, więc muszę zażyć pomocy od mojego guidebooka. Którego oczywiście nie widzicie, bo ja to robię w ten. Enemy field don't spawn if by losing. Na. Dobra, to może Justice. O! Jedno serce więcej. I więcej damage'a. Wszystkie statystyki raczej plus jeden. Jedno serce, jeden ten. Ale chyba wezmę sobie. Nie, w sumie teraz jest boss, więc sobie wezmę to. Potem najwyżej się wrócę. O, larki! A, no to jest pół biedy. No i proszę. To Spirit. W żadnym wypadku, panie diabeł. Musiałbyś mi dać jeszcze jeden przedmiot, który by dał mi życie. No to może wtedy byśmy mogli ubijać Dila, a nie teraz, że ja mam dwa punkty te. Dwa serca i koniec. Tirsy w ten. Jeszcze większy. I zaraja. Mi się wydaje, że ono się zrobi jeszcze większe. No. Kocia łepek powoduje, że wzywam muchy. Które oczywiście zadają obrażenia przeciwnikowi, ale ja chyba będę bardziej trzymał się tej kuli, żeby mi odkrywała całą planszę i jednocześnie. Co się stało? Aha, muchy! Muchy tak na spontanie wleciały, zabiły większość. No, no, nieźle. Na szczęście mam już teraz dwa serca, co powoduje, że. Raczej mam nadzieję, że powoduje. Że jak umrę, to będę miał dwa serca. Żeby po prostu ten momencik. A mam nadzieję, że nie było za dużo jego przeskoku pomiędzy materiałami. Albo przynajmniej nie było widoczne te przeskok, bo trochę mi to zajęło, zanim wróciłem do ponownej gry Wajzaka. Więc tak jak widzicie, teraz jesteśmy pod arcade'em i mamy jeszcze pokój z bossem. I nie wiem, czy iść do tego pokoju, zdobyć jakiś item, czy po prostu dać sobie z nim święty spokój. Ale na pewno przejdę się tu. Bo niestety, ale arcade'y to mają to coś, co mnie zmusza do tego, żeby podejść, żeby je załatwić. Tak jakoś, no nie wiem. Można nazwać to uzależnieniem od tego. Ale też. Serio? Spalony pieniążek. Spalony pieniążek. Wypadł mi z automatu. Co jest jeszcze ciekawsze. Daje 50% możliwości, że wypadnie, że dostanę bombę. Że wypadnie mi bomba, kiedy podniosę pieniążek. Ciekawe. Dobra, to zobaczymy. O, faktycznie działa. Dostałem bombę za ten. Za podniesienie pieniążka. Nie, troll, nie, nie. Uuu, dobrze. Obroniłem się. Obroniłem się przed złą bombą. Nie. Serca byłyby przyjemne dostać, tak. To na pewno. Tylko pytanie brzmi, czy uda mi się je dostać wystarczająco szybko. No jeszcze zostały serca, które zostały we w tych. O, jeszcze dostałem tego. Muszkę. Śmiesznie wyglądam. Mam trzy bomby, pół serca to jest jedno całe.
No, półtorej serca. 2,5 serca mam. Czyli więcej, ile nawet mam, więc moim tym. Całej tej. Potrzebności, ale. Najpierw zajmiemy się nim. No, tabletka. I pytanie brzmi, czy będzie health up, czy health down? Tears down. Czyli będę miał. Dobra, klucz. Już wiadomo, żółta ta nie jest dla nas. Czyli tak. Nice. Very, very nice. Jednak było warto zainwestować trochę serc. Teraz co tutaj mnie czeka? O. Zarobek mojego życia 41 monet. Jeszcze 14 i bym mógł sobie, i bym dostał ponownie tyle, ile byłoby potrzebne, żeby dostać Kane'a. Kocioł mi nic nie da, ale to mi na pewno coś da. Tutaj mamy tego. Ale jednak wolę mieć tego kota. I raczej tą kulę, żeby mi jednocześnie pokazywała całą planszę, niż kota, który mi po prostu daje muchy, które mi będą bronić. O, co to jest? Kolejny pils, który mi daje, że klucze są bombami. No, 6 kluczy jednak, no, na to się nie obrażę. 6 kluczy zamiast 6 bomb. To jest jednak lepszy interes niż jakbym miał ten. O, dobra. Taram! Co mi dajesz? Empress. Empress to była koby ten, to by mamusie przyzywało. Tutaj mam Dead End. A tutaj mam Secret Room. I u góry mam też Treasure Roomy. O matko. Nie było trudne. Nie powiem. Też dobre jest to, że tutaj ona mi dokładnie pokazuje też ta kula, ile jest pokoi wszelakiego typu. Bo. O, tutaj mogę ten. Tyk. Aha, zabrakło jednego kamienia. Dobrze. O, i plus tego, no, łzami się widzi przykładowo, bo. Trafiam, zmniejsza się i im więcej przeciwników natrafi, tym bardziej się robi mniejsza i im więcej po prostu przeciwników przejdzie, tym słabsza się staje, ale i tak daje dość mocno do wiwatu. O. Zasięg też jest ok. No. Jak na tryb, który. O matko, co to jest? Oj, ty, a ty mały to kto ty jesteś i czemu mi tak dużo życia odbierasz, ty? Anarchia, bombardowanie. Nie, dziękuję. Nie skorzystam. Teraz masz problem, bo twoje muchy mi nic nie robią. Dobra, boss. No to boss. Czemu on? Równie dobrze mógłbym dostać tego wielkiego pająka. A, to jest to. Nie mama. Pomyliłem karty. To chyba High Priestess było ten, że mamę wzywałem. No. I bądź tak dobrą zarazą i umrzyj w końcu, co? Nie żarcie. Raczej deser. To jest to, to się nazywa deser. Tutaj to się żarcie, to jest danowane jako deser. Sadyzm. Dobra, 4 serca. Ok, jedziemy dalej. I od razu już mogę sobie odkryć, ile tutaj jest tych.
O, jeszcze spirit tego. Na dole mam ten, ale ja pójdę sobie oczywiście do treasure roomu. Bo co? Bo tak. Bo mogę. No, przynajmniej nie zbombardowali mnie, tak jak to mają w tendencji. A ci będą mi tutaj pluć tymi. A też kurczyby nie. Nie spodziewałem się tego, że one mogą przechodzić przez kamienie, raczej przelatywać nad kamieniami. I od razu mi odebrały całe ten? A no tak, bo dwa trafiły mnie. Kurde, bele, bele. No. Uniki, techniki, uniki. Serio? No. Jest, okej. Dobra. Nie, no serio. Jeszcze nie jednym strzałem, tylko trzeba dwa strzały na nie wykorzystać. O, jeszcze bombę dostaję. To jest dobry bajer. Moneta jest... spalona moneta jest dobrą rzeczą, trzeba przyznać. Dobra. O, i tu już mi zaczynają zadawać pytania. Raczej nie pytania, tylko komplikacje, bo w sumie dobrze byłoby wziąć sobie tą. Nie, jeszcze musiałbym przejść się do sklepu. Mam 49 monet. Nie ma arcade roomu, więc sobie przynajmniej pójdę do sklepu. Co? I mam nadzieję, że będą jakieś ciekawe przedmioty. Dobrze, że powiedziałem, że mam nadzieję. Bo czasami będzie nic i będzie... wycieczka niepotrzebna. Nie trafiłem. Klucz, klucz. O. Bateria to jest dobra rzecz. Bo bateria powoduje, że po pewnym czasie, po iluś tam wystrzałach, ładuje mi się mój item aktywacyjny. Czyli w tym przypadku to będzie moje oczko. To biorę. Nie ma to tamto i wygląda jak Frankenstein. No, full głupiec jeszcze, no do tego sam głupca. No ale. Lepsze to niż nic. Jak to kiedyś ktoś mądry powiedział. Chyba większość już minibossów załatwiłem, tylko że kto może być teraz moim minibossem? To jest pytanie. Ale lepiej pójść po minibossa. A no tak, bombardier. Pan samobójca, bo dość często to on bardziej na siebie ładuje te bomby niż na mnie. Ale to też w sumie była taka tendencja w tej grze. W Bombermanie, że większość wypadków gracza się zdarzała przez jego samego. Znowu mi się naładowało. Nie ma takiego czegoś, że będzie mi się ładowało dopiero wtedy, jak przejdę cały pokój. Tylko właśnie w trakcie robienia pokoju może mi się naładować całe te, albo walki z bossem. To jeszcze jest lepszy bajer. O, i kamyczek, proszę bardzo, damage plus. Tylko, że ja już mam wystarczająco dużo damage'a, bo mam pełnego. Może jeszcze jest jakiś dodatkowa opcja. O, a ten to już jest biedny. Tak mi ciebie szkoda, chłopie. Nie możesz wykorzystać swojego atutu wielkich much. Bo jestem muchoodporny, że tak powiem. O, patrzcie. Niebo otworzyło się i coś chciało. Bombów jak mrówków.
Jestem błogosławiony. Jestem cyklopem. Cyklopo, Frankensteino, papieżo. Rullo? Teraz nie wiem, jak to nazwać. Ale cztery serca, cztery spiryty. Raczej trzy spiryty. I like it. I go idziemy dalej. Aha, właśnie. Para! Dobrze, idę. W sumie teraz już mógłbym od razu pójść do bossa. No, ale... No! You shall not pass. Nope. Nope, 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 nope. Die. W sumie mogą nie wykorzystywać ten nie strzelać w muchy, bo one tak czy siak mi nic nie zrobią. A właśnie na kół, co mi powoduje? A no tak, wracam je do tego, do respa, raczej do tego, do miejsca, gdzie zacząłem planszę. Idziemy tu. Czemu oni nie mogą siebie nawzajem? No dup! No jak? No zabiłem ostatniego? Oczywiście nie, głowa ma w nosie. Głowa to po prostu sobie strzela i ma to w nosie, że już wszystko, że jest po wszystkim. Diabli by tą głowę. Okej. Okay. Caram! Empress. Znowu będę miał klątwę. Na bossa. W sumie pewnie zastanawiacie się, osoby, które nigdy nie grały w stare Castlevanie, pewnie się zastanawiają, skąd jest ten o co chodzi z tą klątwą. Otóż to jest nawiązanie do drugiej części przygód naszego bohatera właśnie z serii Castlevania, który w swoim żywocie, jakby to powiedzieć, był po załatwieniu Drakuli chyba jakoś był przeklęty i ta klątwa ten działała tylko w nocy, powodowała, że sprowadzały się na niego wszystkie wszelakiego rodzaju potwory go zaczęły atakować i później musiał to tamten, ale w sumie o co dokładnie, o to mi dokładnie chodzi, że podczas gry zawsze się zdarzało tak, że nagle dzień zmieniał się na noc. I wtedy się pojawiała właśnie ta informacja i pojawiały się o wiele trudniejsze i bardziej niebezpieczne przeciwnicy. I dlatego też teraz jest nawiązanie do tego... właśnie, że to jest straszny dzień, żeby posiadać taką straszną klątwę. Pokrótce tak to chyba chodzi. W sumie też nie jestem w 100% ten... Nie pamiętam w sumie, jak to tam było z tym... To właśnie dlatego, że on załatwił Drakulę i był przeklęty, czy po prostu klątwa Drakuli go jakoś tam nawiedzała, czy coś w tym stylu, i ktoś mu powiedział, że musi na nowo osobiście musi przywrócić Drakulę do życia i potem ponownie go pokonać, żeby być wolnym od klątwy. I na tym chyba głównie dwójka polegała, że musiałeś łazić i zbierać części Drakuli. W sumie też śmieszny był sposób zdobywania tych części, no ale to już jest inna kwestia. To zostawię osobom, które jeszcze nie grały, a chciałyby zagrać. Jak to zobaczycie, to po prostu się załamiecie. Rety, nie ten boss. Ja myślałem, że poszłem do bossa, a poszłem do mini bossa. Jestem genialny. Nie ten obrazek, nie ten rysunek, panie. Co to jest? Podwaja mi pieniążki. Ale! I dojamy na bossa i będziemy go bić. Z pięści. Albo z innych rzeczy. Kto co tam wie? Dobra. Teraz tu w prawo. Arena. Tutaj zawsze przedmioty są ciekawe, ale to zawsze po tym, jak załatwię wszystkich.
A z wielką łzą to raczej nie powinno być problemów, żeby mi się udało to przejść. I z tego na razie mam Spirit Healthy. A, no i chyba też... Nie wiem, dobrze myślę, że jak Knighty trafię bezpośrednio, to... Nie. Jednak muszę kombinować z plecami. Ale że jestem tak wielki, to nawet nie mogę sobie strzaić, w którym miejscu jest dokładnie ta... Na jaki... O jeden piksel zawsze się mogę pomylić. No, strzelaj. O! Jej! Mam monetę. Czyli maksymalnie bym dostał monetę i tego. O, już mam 99 monet. Bogaty. Bogaty jestem. Mam maksymalną ilość monet. Niestety była tam mucha, która bombardowała tymi nabojami. Nie wybuchała, tylko bombardowała. I to jest nasz kolega, którego pewnie kojarzycie, a on ma słaby punkt na tyłku, czyli muszę mu w odwłok strzelać. Jak dobrze kojarzę, to tak to się nazywa. Albo mogę robić takie coś, że mogę mu podstawiać bomby pod ten. Nie. No, jak go trafię, to od razu go sprowadzam o 1 mm czy więcej na bok. Plus tego jego odchody, tak to nazwijmy. Smacznego. On działa tak samo jak ten wielki parobal, co wypuszcza te małe, nie? Więc ten... Trudności z wygraniem z nim nie jest, ale chodzi bardziej o to, że trudno jest trafić w ten jego odwłok. Może wcześniej by się dało chyba go załatwić bombami niż tymi. A w szczególności, że ja mam takie powolne te, to no trochę to potrwa. No i akurat w tym momencie musiał się ten odchodek przywrócić do życia. Au! Szlak. I wszystkie te wróciły do tego, ja jestem agresywny, bo surowe mięcho zjadłem, mam pełno żyć, tylko nie mam arcade roomu i mam oczywiście tutaj to. Karta Marii. Powoduje, że... To aktywacyjny przedmiot jest. Przyjmuję z otwartymi ramionami, bo zamienia, daje mi te, może mi dać tak, pół eterycznego serca, jeśli masz eteryczne serce, to zamienia je od razu w całe serce, czyli eteryczne serce to jest to białe serce. Jeżeli przeżyję, oczywiście do końca, czyli tak jak ze z każdym normalnym białym sercem, to będę miał kolejny pełne serce, kolejny serce w moim pełnej ilości, no nie pamiętam jak to jest wcześniej, w innych grach to jest linia życia, ten poziom życia. Więc jeżeli by mi się udało naładować sobie kartę dwa razy w jednym pokoju, to chyba domyślacie się, żebym miał już kolejne normalne serce, czyli czasami mógłbym zrobić sobie już nawet drugą pełną linię tego. A plus tego nie zapomnijmy o delikatnym fakcie, że mam nadal pełne te. Mam nadal... co ja chciałem powiedzieć? Aha, 9 żyć! 9 żyć, właśnie, 9 żyć, 9 żyć. Zapomniałem o wspomnieniu, że mam jeszcze 9 pełnych żyć. Więc jeżeli umrę, to będę miał tak czy siak 9 pełnych żyć. Raczej będę miał... nie 9 pełnych żyć, tylko będę miał...
Znowu cały pasek żyć. Ale będę musiał podchodzić do wszystkiego od nowa. Do tego, co przy nim umarłem, będę musiał podejść od nowa. Ale nie ma na szczęście tego czegoś, że to jest od razu. Muszę cały level robić, bo wtedy to już by chyba człowiek zwariował, jakby tak było. Ale to tam inna kwestia. Jej. O, boss. Nie znalazłem jeszcze pokoju magicznego z itemem. Bo nie wiadomo co tam. Ała. Aha, muchy. No tak, zapomniałem o muchach. Muchy też. Ten, że jak dostanę, to muchy się pojawiają. Za to Knightów nie lubię, taka jest prawda, że. Bo oni nie reagują na nic. Strzela się w nich prosto w twarz, oni nic. Dopiero wtedy, jak pod kątem się strzeli w nich, albo jeżeli ma się promień, to wtedy oni umierają. A tak to oni mogą biegać za nami, jak im się chce. Dobra. Tam jest ten. Oczywiście nie mogę eksplodować w głowę tego. Nie, no serio! Teraz mi się uruchomił program ten. Szlak by to wszystko trafił. Akurat w takim momencie się musiało uruchomić rzecz, którą uruchomiłem x czasu temu. Nie dlatego, że ten, ono po prostu pracowało w tle, tylko że musiało mi przysłać raport głupi jakiś tam. Muszę wyłączyć te raporty, bo to też jest denerwujące. Nie, 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 nie. Dziękuję. Serio? Na dodatek to jest ta, którą nie chcę. Ała. Oczywiście. Robale wewnątrz ciała. Wie. Temperance, tears down, temperance. Tak. Domyślacie się, nie pamiętam co ta karta robiła. Już chyba kilka razy ją miałem w rękach. Aha, maszynę do tego, dodawania do tego krwi. Nie, to wolę sobie mieć straszną klątwę. Straszna klątwa jest lepsza. Nie powiem. O! O! Jest secret room, raczej treasure room, więc raczej od razu pójdę do bossa. Nietoperek! Jak miło! Po zabiciu trzech przeciwników dostaję życie. Teraz nie mam już wielkiego oka, tylko jestem takim szczęśliwym wampirem. Krwiopijca ze mnie po prostu. Ale dobry zestaw rzeczy, dobry zestaw. Dobra, pełne te. No to wio! Jak to się mówi? Wio, wio, wio! Od razu mama! Seriously! Seriously! Już. Powiem szczerze, nie zauważyłem, że. A! To taki straszny dzień posiadania takiej strasznej klątwy! To było dziwne. Spodziewałem się, że będę podchodził do tego jeszcze z kilkanaście razy. Ale patrzcie państwo, zrobiłem to za pierwszym razem. Kolejny challenge. Tym razem, że za pierwszym razem. Chyba dzięki wszystko, dzięki wielkiemu oku, które dostałem na samym początku. No bo tak ten. Plus tego jeszcze dostałem kartę na Marii, tylko że po prostu była za rzadko używana, taka jest prawda. No. No ale co ja za to mogę? Nie zawsze ma się to, co się chce, a ten. No i plus tego udało mi się już po raz kolejny załatwić mamusie.
To jest fajne. No i teraz pora na zadanie numer 5. Zadanie numer 5, którym jest Lord of the Flies. Władca much. Chyba jakoś tak. W wolnym tłumaczeniu oczywiście. Ale to dopiero w kolejnym odcinku, więc na razie i bye.